Potraw, m.in. z dziczyzny, wieprzowiny i ryb, musiało spróbować jury podczas 7. konkursu o chochle prezydenta miasta Ełku. W Szranki stanęło 7 restauracji, każda przygotowała po 2 potrawy. Wariacje na temat ryb i danie dowolne, nawiązujące do tradycji mazurskiej. Jury musiało mieć nie tylko pojemne żołądki, ale i wyczulone kubki smakowe, by wybrać zwycięską restaurację. A decyzja nie należała do najłatwiejszych. Bardzo trudno było podjąć decyzję, której restauracji przydzielić tą chochlę prezydenta. Ale no, dobrze, że jest więcej osób w komisji, po tam sporach, po rozmowach i tak dalej, no, żeśmy podjęli taką decyzję, jaką żeśmy podjęli. Restauracją, której dania najbardziej zachwyciły jurorskie podniebienie, było Dospatos. Zwycięskie potrawy to sandacz zapiekany z podgrzybkami oraz kaczka pieczona z jabłkami i pomarańczą. Jak się okazało, ich smakami była zachwycona również publiczność. Myślę, że Dospatos to taki faworyt, jakby nie było. No. Zawsze jest smacznie. Potrawy powstały dzięki wysiłkowi całego zespołu i już niedługo pojawią się w menu lokalu, a chochla znajdzie swoje miejsce w restauracji. Tak, oczywiście u nas, w naszej restauracji Dospatos. Przed wejściem głównym, żeby wszyscy widzieli, tak, żeby klienci wszyscy widzieli i że tu mieli pewność, jedzenie. Że jest dobrze. Zwycięska restauracja oprócz tytułu najlepszej zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Pracownicy lokalu ani przez chwilę nie miały wątpliwości, co należy zrobić z wygraną. Między nas dwie. Jedziemy. Już. Nie, oczywiście nagroda będzie... Kierownik będzie dzielił nagrodę. Jeszcze nie mamy pomysłu, nie wiemy co i jaka. Liczymy, że porówna na nas dwie. Oprócz restauracji do konkursu zgłosili się mieszkańcy Ełku. Ich zadaniem było przygotowanie wypieku z owocami lasu. Spośród wszystkich babeczek, ciast i ciasteczek najsmaczniejsza okazała się leśna wariacja. Przepis jest autorski i owiany tajemnicą. To jest biszkopt. Zapraszamy. Przekładany specjalną masą i galaretką, więcej nie powiem. W oczekiwaniu na wyniki publiczność mogła obejrzeć występ kabaretu Jurki, samby brazylijskiej czy pokaz gotowania w wykonaniu jury. Chętni mogli spróbować chłodnika, kurczaka po brazylijsku czy gofrów. Smaki potraw zrobiły wrażenie nawet na przygotowujących dania. Zaskoczył mnie ten kurczak, który żeśmy robili, bo alkohol, już nie pamiętam tej nazwy, ale takiego fajnego aromatu dał, że naprawdę jedzenie było naprawdę super. Byłem bardzo zaskoczony, że nawet potrafimy taką gotować. Chłodnik wcześniej, który żeśmy wykonywali, w ogóle ja nigdy nie robiłem ani chłodnika, ani kurczaka takiego. No jedynie co gofry to potrafię z pamięci zrobić. A tu żeśmy zrobili z przepisu, aczkolwiek wyszło bardzo fajnie. O rodzajach potraw przygotowywanych przez jury zdecydowały gusta samych gotujących, jak na przykład chłodnik, ulubione danie prezydenta. Konkurs ma na celu promocję Ełku jako kulinarnej stolicy Mazur i gromadzenie wiedzy na temat regionalnych potraw.